porównano jakość mięsa od zwierząt ekologicznego i konwencjonalnego i badania wykazały, że wołowina i cielęcina z ekologicznie chowanego bydła zawiera znacznie wyższy poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Kurczęta z chowu ekologicznego mają w tłuszczach wyższą zawartość mięsa i niższą zawartość tłuszczu odłokowego. Kurczniki chowane i żywione ekologicznie mają wyższą zawartość tłuszczu międzymięśniowego, niższy końcowy pH, rynki i ekologiczna wieprzowina ma wyższe straty wyciekowe, ale niższe straty podczas gotowania niż wołowina konwencjonalna. Ekologiczne warzywa i owoce zawierają mniej azotynów i azotanów, mniej pozostałości pestycydów, więcej witamin i składników mineralnych. Wykazują pozytywny wpływ na skład kory jelitowej, mają wyraźniejszy zapach i smak, mają wyższą zawartość suchej masy, lepiej się przechowują, wykazują wyraźnie mniejszy ubytek masy. Większą zawartość polifenoli. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd się bierze lepsze lecznictwo. Taka roślina na bardzo ubogich glebach uprawiana i się tak ukarło, że lepszy rys niż nic. Czyli niech ta chociaż lnianka będzie, prawda, niż... Bo tak sobie nie każdy zna interpretację tego hasła. Korzystne działanie produktów ekologicznych. Neuroprotekcyjne, przeciwzapalne, opóźniające procesy starzenia, przeciwnowotworowe, kardioprotekcyjne, pozytywny wpływ na florę bakteryjną w jelitach. To jest bardzo ważne. Ostatnio to się bardzo podkreśla, ten wpływ właśnie na florę bakteryjną, że to jest nasza odporność cała. Zachodnioeuropejskie badania wykazały wyższe poziomy składników mineralnych w warzywach i owocach z gospodarstw ekologicznych. Jest więcej żelaza w wiśniach, czarnych porzeczkach, szpinaku, kapuście włoskiej, martwi, w chlebie ekologicznym, magnezu w kapuście włoskiej, martwi, ziemniakach, porach, sałacie, czarnych porzeczkach, fosforu w ziemniakach, selerze, wiśniach, martwi, kapuście włoskiej, szpinaku, a także w czarnych porzeczkach, potasu w martwi, ziemniakach, szpinaku, kapuście oraz chlebie i wapnia w ziemniaku, wiśniach, czarnych porzeczkach, szpinaku, włoskiej, kapuście i ziemniakach. Można mniej suplementów. Ekologiczne zboża, przetwory także pochodzą z upraw ekologicznych gospodarstw certyfikowanych i pieczywo wtedy nie zawiera sztucznych dodatków, nie ma tych ulepszaczy. Często zdarza nam się kupić taki chleb, który naprawdę różni się od tego chleba takiego z półki, powiedzmy sobie, z marketu nawet. System produkcji. Od systemu produkcji zależy skład chemiczny żywności i zdrowie nasze, czyli konsumentów. Bardzo duża częstotliwość wykrywania pozostałości pestycydów w konwencjonalnych surowcach. Ale proszę zauważyć, że to są ekologiczne i konwencjonalne surowce. We wszystkich, prawda, wykrywano w ekologicznych 10,55%, w konwencjonalnych 46,35%. W owocach 11,45%, a w ekologicznych, a w konwencjonalnych 74,60%. W warzywach 10,25% i 31,95% w konwencjonalnych. Z tym, że tak, jest coś takiego, co się nazywa poziomem dopuszczalnej stałej. To też robił nasz instytut, nasza stacja terenowa w Białymstoku, laboratorium, to jest laboratoryjna, i okazało się tak, wchodzimy do Unii w 2004 roku i od razu podniesiono wszystkie poziomy dopuszczalne, które dla nas są zdrowe. Podskoczyły do góry. Wszystkie produkty zrobiły się zdrowsze, ponieważ bylibyśmy, prawda, z zachodniej Europy nic by do nas nie mogło przypłynąć, bo wszystko było powyżej naszych poziomów. Także no, to jest sprawa umowna i ulotna, prawda, jak się, kto tam ustala te poziomy, dla kogo to jest korzystne, prawda? Mieliśmy zdrowsze. W każdym razie wysyłając jabłka do Rosji, bo był taki boom duży dawno temu, to Rosja wymagała, żeby nie było takiego związku, który u nas został dopuszczony jeszcze. To był kaptan i musiał być bezwzględny. Oni byli bardzo uczuleni na ten związek a u nas w Europie Zachodniej ten środek Bruda nadal stosowany. Pozostałości, właśnie tu pozostałości środków ochrony roślin, to były badania prowadzone w naszym instytucie, to w ramach urzędowych badań kontrolnych, bo takie są prowadzone w niedużych ilościach, ale prawda tutaj oceniono w latach 2004-2010 957 próbek. To były próby pobierane, pobierali próbobiorcy 7 jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym. I przebadano tutaj 96 do 175 substancji aktywnych. No takie były wtedy możliwości, teraz są dużo większe, ponad 300 do 500 chyba substancji różnych można wykrywać. I pozostałości, proszę zauważyć, niedozwolonych środków ochrony roślin stwierdzono w 61 próbach, to jest 6,4 badanych próbek. I to były środki, które na przykład, tak tutaj podkreśliłam, DDT. On był dawno, bardzo dawno temu wycofany. On jest naprawdę w wielu jeszcze, prawda, miejscach, no nie wspomnę na ziemi, ale to bardzo, bardzo taki, powiedzmy sobie, szkodliwy środek. Ten chloropiryfos na przykład, bifentryna, alfacypermetryna. To były środki, które były wycofane i one nadal były, prawda, w tych w rolnictwie ekologicznym gdzieś tam wykryte w tych próbach. Także to prawdopodobnie były jakieś pozostałości, czy rolnik zdecydował się na zastosowanie, nie sądzę, ale może to były środki, które były w glebie na przykład. Nie wiem, trudno powiedzieć w tym momencie. W każdym razie te środki były niedozwolone. I te wyniki oczywiście wtedy się przesyła do jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym i do Głównego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ale były robione takie badania, są robione takie badania. Próbobiorcy z Inspekcji Ochrony Roślin pobierają próby i tutaj Instytut Ochrony Roślin, stacja terminowa wykonuje też takie badania. Badania naukowe. Tu konsumpcja żywności ekologicznej może ograniczyć ryzyko zachorowań na chorobę nowotworową. Nowotwory badane są pod uwagę tutaj 16 typów, objęto 623 080 kobiet w średnim wieku w Anglii, w Szkocji i to były, prawda, badania, które kobiety deklarowały, że spożywają żywność ekologiczną. I to były w latach 2002-2011 i były poddane obserwacji kobiety pod względem zachorowania na nowotwory w ciągu kolejnych 5 lat. I to było ryzyko nowotworów, prawda, odżywiających się normalnie, prawda, i ekologicznie, produktami ekologicznymi. I ryzyko nowotworów było tutaj przy konwencjonalnych jako jedność, a ekologicznych widać w każdym przypadku to było mniej. I takim rolnictwem, które jest właściwie na szczycie tego rolnictwa, takiego, powiedziałabym, ekologicznego, to jest rolnictwo biodynamiczne. I to jest rolnictwo biodynamiczne i plasuje się o stopień wyżej od ekologicznego. Jego zasady opracował austriacki filozof Rudolf Steiner. Przewodnia idea to całościowe podejście do natury. I tak właściwie powinno być, że powinno być to całościowe podejście do natury. Tak jak lekarze powinni nas, prawda, traktować jako całość, a nie, że boli nas kolano, czy boli nas serce, a reszta to nie jest istotna następnym razem. Także myślę, że tu też jest bardzo ważne to podejście całościowe. I gospodarstwa prowadzą nawożenie oparte na kompoście wzbogacanym preparatami biodynamicznymi, a prace polowe wykonują w zgodzie z kalendarzem biodynamicznym. Posiadają certyfikat rolnictwa biodynamicznego. Praca człowieka jest wykonywana z troską o żyzność gleby, o nasiona, materiał rozmnożeniowy, o rośliny, zwierzęta, prowadzona w harmonii z warunkami lokalnymi, pozwala przekształcać gospodarstwo w żywy organizm. Termin zabiegów, to jest stosowania preparatów biodynamicznych, ma duży wpływ na procesy życiowe roślin i zwierząt. I należy ich używać z uwzględnieniem rytmów kosmicznych, fazy księżyca, kalendarz biodynamiczny. I to się sprawdza. Jeśli ktoś zwróci uwagę, jak, prawda, czasami coś się posadzi, to od razu zaczyna mocno rosnąć, prawda, czy korzeniowe jeszcze powinno się wsadzić, prawda, czy siać w fazie, gdy księżyca ubywa, a rośliny, które chcemy, żeby były bujną miały tą część nadziemną, to się wtedy, kiedy księżyca przybywa, sadzi. I to taki właśnie jest kalendarz biodynamiczny. Marzec nie ma znaczenia, z 2013 roku. I to są dni wyznaczone, w które można siać, sadzić, przesadzać, prawda, sprzyjające określonym rodzajom roślin. Także według tego kalendarza biodynamicznego funkcjonują te gospodarstwa, rolnictwo biodynamiczne. Ale tych gospodarstw jest tylko kilkanaście w Polsce. Wszystkie środki produkcji rolnej są wytwarzane na miejscu w gospodarstwie. I tu jest właśnie podstawą produkcji roślinnej jest chów bydła umożliwiający pozyskanie obornika. I zwierzęta są karmione paszami objętościowymi z wyłączeniem kiszonek. Kiszonki to jest głównie kukurydza, która zmienia bardzo smak mleka, zmienia smak prawda, mięsa. To Państwo też się zorientowaliście. I takie gospodarstwo nie może stosować organizmów GMO lub ich produktów. Powierzchnie różnorodności biologicznej, żywopłoty, kępy drzew, gory, cieki wodne, stawy stanowią 10% całkowitej powierzchni gospodarstwa. Czyli rzeczywiście całościowo podchodzą do tego. Skąd się bierze zdrowa żywność? Może o tym prawda się coś tutaj jeszcze oprócz tej rolniczej strony. Oczywiście zdrowej gleby, ze zdrowej wody i zdrowego powietrza. Tylko tak, jeśli mamy ogródek na przykład na terenie Białegostoku, to nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze jakiś czas temu na metr kwadratowy takiego naszego ogródka założonego w mieście, prawda, działeczki, spadało około 200 kg pyłów, różnych osadów i tak dalej. Także te 200 kg to raczej niepożyteczne, prawda, substancje. No i oczywiście, co się składa, skąd się bierze zdrowa żywność? Na świadome działanie producentów, hodowców, przetwórców i naukowców. I ja tutaj zadałam takie pytanie, czyżby świadome działanie producentów, hodowców, przetwórców i naukowców? Dodatki do żywności. Czego się uczy naszych studentów na technologii żywności? Czyli jak idą już do pracy? Jak zrobić z kilograma mięsa 2 kg mięsa? O to nam chodzi? Chyba nie. Dodatki do żywności. W konwencjonalnym przemyśle spożywczym wykorzystuje się ponad 400 dodatków do żywności, a w przetwórstwie około 60. Liczne objawy alergii u niemowląt, dzieci, nowotworów, chorób cywilizacyjnych przypisuje się ekspozycji na dodatki do żywności. Barwniki, konserwanty, syrop glukozowo-fruktozowy, słodziki, glutaminian sodu, poprawiacze smaku, emulgatory, utwardzacze, oleje, margaryny. Olej palmowy sam w sobie nie jest prawda, jakiś prawda, nie, negatywnie wpływający na człowieka, ale już utwardzony olej. Niestety te margaryny są już w niektórych państwach zakazane. A u nas nadal się to sprzedaje i spożywa. Przeciętny człowiek zjada rocznie około 63-68 różnych kilogramów różnych dodatków. Ja myślę, że to się bardzo ulotna jest ta ilość, zapewne jest to bardziej zróżnicowane. Cóż jeszcze z tych dodatków do żywności? No właściwie syrop glukozowo-fruktozowy to jest plaga między innymi otyłości w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. I ten syrop glukozowo-fruktozowy jest to zagęszczony roztwór wodny dwóch cukrów, fruktozy i glukozy. Mniej więcej po połowie, 40%, 50 chyba 1. Produkuje się go ze skrobi, głównie kukurydzianej. A co jeśli ta skrobia jest GMO? No bo jest często kukurydziana. A także ze skrobi pszennej i ziemniaczanej, nieco mniej. Jest to składnik napojów gazowanych, soków owocowych, słodyczy, budyni, napojów energetycznych, konserw rybnych, sałatek, dżemów, jogurtów, keczapów, musztardy, płatków śniadaniowych, no i wielu jeszcze innych produktów. Jak pierwszy raz kilka lat wstecz usłyszałam o syropie glukozowo-fruktozowym, oczywiście przegląd po szufladach i po szafkach, i rzeczywiście budynie syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś dodatki do ciasta syrop glukozowo-fruktozowy i jeszcze inne produkty. A mało tego, to nawet ten lizak kupiony w tym sklepie ze zdrową żywnością zawiera syrop glukozowo-fruktozowy. Zgroza. I tu właśnie pisze o tym nagły wzrost otyłości w Stanach Zjednoczonych w latach 70., kiedy ten syrop glukozowo-fruktozowy wszedł do przemysłu spożywczego. Oczywiście teraz jest w związku z tą złą, powiedzmy sobie, złą prasą dla tego syropu, to się mówi, że to jest syrop kukurydziany na przykład, albo cukier kukurydziany. Zmienia mu się nazwy po prostu, żeby ukryć właśnie tą nazwę. Dieta fruktozowa sprzyja zaburzeniom wydzielania hormonów, zaburza metabolizm wątrobowy oraz kontrolę apetytu. Tam właśnie chodzi m.in. o to przetwarzanie przez wątrobę. To wątroba bierze na siebie cały ciężar i to zjemy jednego cukierka i chce się następnego, prawda? I ta wątroba właśnie nam tam rozregulowuje. Duże zakłócenie jest właśnie z powodu syropu glukozowo-fruktozowego. Także należy na to zwrócić uwagę, bo jest rzeczywiście, jest wszędzie. No i jesteśmy tu, co ja bardzo lubię, a już u czasu niemalże kończę. GMO, metody rolnictwa uprzemysłowionego. GMO, organizmy modyfikowane genetycznie, w których materiał genetyczny został zmieniony za pomocą metod nowoczesnej biotechnologii, by nadać mu nowe cechy, np. odporność danej rośliny na choroby, szkodniki, suszę i stosowane środki ochrony roślin, np. na glifosat. GMO w 1973 roku, czyli nie tak dawno w sumie, Escherichia coli była to bakteria, pierwszy organizm zmodyfikowany genetycznie. Uzyskano odporność na antybiotyki. Tylko pytanie, czy to naprawdę było potrzebne, bo teraz już mamy w wielu przypadkach, na przykład, prawda, nie mamy czym zwalczać, prawda, to takie eksperymenty, to tak, nie wiem, czy to tak powinno być, ale jest postęp, powiedzmy sobie, naukowy. W 1994 roku powstał pomidor o spowolnionym dojrzewaniu, odporny na gnicie. To były takie pierwsze, ale tutaj jak powstawało GMO, to bardzo poważnym takim czynnikiem było to, że chciano zwalczać chwasty, na przykład w kukurydzy, i przysłowiowy ten nasz glifosat, o którym się sporo mówi, nie wszystko się mówi tak, jak powinno. Dużo jest rzeczy, prawda, ukrytych i tłumaczyło się, że trzeba, żeby walczyć z głodem, zmniejszyć ilość stosowanych środków, to musimy stosować GMO, że to jest nowoczesne. Może jest to i nowoczesne, ale jakie skutki przynosi spożywanie prawda, nawet tej kukurydzy, w której był stosowany Roundup, to jest naprawdę spustoszenie w organizmach sieni. Poza tym, jeśli tak, bo to polega na tym, że roślina kukurydzy jest tak genetycznie zmodyfikowana, że zastosowany środek, to glifosat z dodatkami, nie niszczy tej rośliny, nie niszczy tej kukurydzy, ale niszczy wszystkie rośliny, które wokół żyją, wszystkie chwasty. Ale co niszczy również? I drobne zwierzęta, i te wszystkie żaby, i te różne, prawda, dżownice i tak dalej. Tam się robi pustkowie w tym miejscu, gdzie jest uprawiany. A to jest charakterystyczne dla tych ogromnych prawda, plantacji, dla tych właśnie uprzemysłowionego rolnictwa. Także to nie okazuje się, że nie zmniejsza to ilości środków, dlatego że powstały superchwasty. Tak to się określa, superchwasty. To są rośliny, które sobie poradziły z tym glifosatem i z tym środkiem, z Roundupem i te chwasty są już, nie ma czym tego zwalczać. To był ostateczny środek, który można było zwalczać, a teraz one sobie rosną i okazuje się, że trzeba stosować większe dawki. Czyli te większe dawki również zawiera ta kukurydza, w której jest stosowana. I na dodatek brak długoterminowych badań ludzi spożywających produkty GMO. Nie ma, firmy nie dopuszczają. Przede wszystkim jest i taki prawda, czynnik, że właściwie GMO jest produkowane przez tą samą firmę, która produkuje Roundup. Czyli wszystko jasne w temacie, prawda? GMO może występować w przetworach zbożowych, w płatkach, mące, makaronach, czekoladzie, cukierkach, ciastkach, olejach roślinnych, kukurydziany sojowy, rzepakowy, w przetworach mięsnych, w maśle orzechowym, w margarynach, w majonezie, w produktach sojowych. Zawarty składnika GMO powyżej 0,5% jest obowiązek znakowania produktów. Jest obowiązek, ale ja nie widziałam u nas produktu, na którym by była zawarta właśnie taka prawda, że jest GMO. a na Białorusi, gdzieś swego czasu przywożono produkty czy z Ukrainy, to tam było oznaczone, że bez GMO. Oficjalnie na opakowaniach dużych zakładów produkcyjnych. A u nas chyba nie ma. Może na kurczakach gdzieś tam, czy na tych były swego czasu. W każdym bądź razie 26 do 30 państw wprowadzi uprawy roślin GMO. Przodują USA, Brazylia, Argentyna, Kanada, Indie. W Indiach głównie bawełnę się uprawia, ale też inne rośliny. Rośliny GMO. Kukurydza to jest numer 1. Soja też właściwie numer 1. Bawełna, no też to są główne rośliny, prawda? Rzepak, buraki, ryż, len, cykoria, tytoń, marchew, dynia, pomidor, brokuł. W pomidorze swego czasu czytałam, że dodano gen myszy. Brokuł, jabłka, ziemniaki, lucerna, papaja, bakłażan, cukinia, różowy ananas. Czyli dużo. I też informacja, która właściwie do mnie niedawno dotarła, to tak no, jakiś czas temu, parę lat temu, że 30% stosowanych na świecie środków ochrony roślin to środki zawierające glifosat. 30% stosowanych na świecie środków to jest właśnie zawierające ten glifosat. Czyli jest to bardzo, ale to bardzo dużo. W Polsce w zaleceniach naszych jorowskich figuruje około 50 środków zawierających glifosat. Z tym, że to są środki produkowane przez różnych producentów, one mają różną nazwę i różny skład, prawda, różny skład, ponieważ glifosat zazwyczaj zajmuje tylko 36% prawda, tego środka, a pozostałe są utajnione i to są tak zwane tajemnice producenta. I co się okazuje, że te tajemnice producenta właśnie to jest to. Tam jest m.in. arsen i są inne szkodliwe związki. Także tu jest, no powiedzmy sobie, pewna, no niepewna nieuczciwość, to jest bardzo duża nieuczciwość wobec konsumentów. Teraz tak, wyniki kontroli podane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa potwierdzają, że w Polsce nie prowadzi się upraw kukurydzy, soi, rzepaku, GMO. Ale do obrotu są wprowadzane pasze. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale to gdzieś tak, nie wiem, w czerwcu, lipcu może tego roku przedłużono następne lata możliwość wprowadzenia paszy GMO do Polski. A z czego to wynika? Wynika to z zapotrzebowania Unii na soję, na paszę. Około 36 milionów ton potrzebuje Unia, a produkcja własna wynosi tylko 1,4 miliona ton. Czyli gro trzeba sprowadzić. I skąd są te dostawy? Z Brazylii 44%, z Argentyny 22%, z USA 16%, z Paragwaju 7% i w tych krajach 90–95%, a w Argentynie nawet 100% soi jest GMO. Czyli sojowe kotleciki i te różne, prawda, sojowe, to naprawdę trzeba uważać, kto produkuje i z czego to produkuje. Także to jest taki prawda, dylemat, jeśli chodzi o spożywanie pewnych produktów, ponieważ no, jest tutaj taki człowiek, jest człowiek, który od wielu lat, ja o tym człowieku czytałam bardzo dawno, oglądałam zdjęcia jego doświadczeń, które on wykonywał na szczurach. Tak, profesor, nie wiem, francuskiego nie znam, Gilles-Éric Séralini, chyba tak, Gilles. Długoletnie badania prowadził wpływu środków ochrony roślin z glifosatem na szczury, a producent, a oczywiście nie jest to żadną tajemnicą, że producentem to było Monsanto i Monsanto było właścicielem kukurydzy genetycznie modyfikowanej, która oczywiście licencjonowana, nie można jej było uprawiać, no trzeba było płacić, prawda, te opłaty licencjackie. No i tutaj sprzedawała ogromne ilości tego Roundupu. Roundup niby miał być środkiem, który się rozkłada w glebie. No wycofano się z tego, że się nie rozkłada jednak. Ja na przykładzie swojego ogródka wiem, że jak tylko zaczęłam pracować w instytucie, już był ten, prawda, glifosat i wypróbowałam na swoim ogródku jesienią, zastosowałam, żeby zniszczyć chwasty. Ale co było w następnym roku? W następnym roku rzodkiewka miała takie kształty, liście kształty miały dziwne, że ja zrezygnowałam, nigdy więcej tego nie stosowałam. Po prostu były pozostałości, on miał się w ciągu 7 dni rozkładać. Takie oficjalne były dane, ale proszę mi wierzyć, że ja na własnym przykładzie, z własnego ogródka, własnych roślin, prawda, stwierdziłam, że nie, coś tu się dzieje. I tutaj właśnie ten profesor, Gilles-Éric Séralini, prowadził badania, długie badania prowadził, a firma, producent Monsanto prowadziła przez 30 dni badania wpływu na szczury. I prawda, bardzo duża batalia była i cały czas jest batalia, prawda, on wygrał 7 procesów o zniesławienie, bo jego posądzano o zniesławienie, ale Francja tam w którymś momencie i rząd, prawda, się też, Francja nie uprawia genetycznie modyfikowanych roślin. Monsanto stwierdziło, że nie ma tutaj klimatu w Europie do, prawda, produkcji, chociaż niektóre Czesi uprawiają, na przykład Rumunia bodajże, Niemcy nie uprawiają GMO, ale Monsanto stwierdziło, że nie ma tutaj klimatu, no i się, prawda, wchłonęło ich Bayer, bo Monsanto się jako nazwa, prawda, trochę zdewaluowała, tak? W każdym bądź razie były też ogromne naciski do tego stopnia, że w Indiach, jak, prawda, wprowadzono genetycznie modyfikowany bakłażan, to ten właśnie Séralini był proszony o analizę skutków spożywania tego bakłażanu, to jako pasza tam był używany, to interweniował nawet jakiś noblista, prawda, i interweniowała, jak ona się nazywała, ta była Hillary Clinton. No. Hillary Clinton interweniowała w Indiach, prawda, że wprowadzono, nadal wprowadzono, nie uznano tego jego, prawda, jego tego raportu. Także człowiek naprawdę prowadzi doświadczenia, a nie 3-miesięczne, gdy, prawda, on prowadził badania na szczurach, to zdjęcia były tak drastyczne, że szczur miał takie 5-centymetrowe nowotwory naprawdę na ciele i to autentyczne zdjęcia były i ten człowiek funkcjonuje. I wielu ludzi, wielu naukowców za wyrażanie takich opinii po prostu zostało zdegradowanych, zostało wyśmianych, wytoczono im procesy, także on się jakoś ostał i dzielnie wojuje. A teraz dowodzi, że glifosat sam jako glifosat nie jest aż tak szkodliwy. On by tych roślin nie poniszczył jako totalny herbicyd, tylko te dodatki. A te dodatki były utajnione, z tym, że w jednym z procesów, ten właśnie Séralini się dopominał, że ujawniono składy, a oni oczywiście trzymali to bardzo mocno i sąd nakazał ujawnienie i się okazało, co tam było właśnie w tych dodatkach. I wtedy dopiero rozpoczęto właśnie takie, nawet wprowadzono badanie niektórych, bo to się nazywało ładnie adiuwanty. Ja też pracowałam przy środkach ochrony roślin. I mieliśmy tylko informację, jaki jest środek, prawda, ten główny. Czyli był glifosat 36%, a reszta to była tajemnica. A myśmy z tym pracowali i po prostu też ze względów zdrowotnych no, mogły być różne skutki. Także tak. I ten profesor Séralini naprawdę jest, powiedziałabym, bohaterem naszych czasów, że się oparł właśnie i tak konsekwentnie i teraz też bada wodę, bada też glebę, powietrze i pod tymi różnymi kątami. I stwierdził, że to nie sam glifosat jest tym sprawcą, prawda, tylko te dodatki do tych środków. No oczywiście badania jego wykazały, to jedne z badań, bo bardzo dużo badań człowiek prowadzi, wykazały, że najbardziej wrażliwe na toksyny są komórki łożyska, problemy rozrodcze, liczne nowotwory, także szczególnie dzieci są narażone. I teraz, prawda, rośliny, GMO jest przesycone pestycydami. 99,9% żywności GMO zawiera pestycyd. 80% absorbuje Roundup, a 20% produkuje własne trucizny środowiskowe, nazywany Bacillus thuringiensis. To z bakterii wprowadzono do kukurydzy właśnie geny i to są kukurydza BT i to jest insektycyd przeciwko szkodnikom. Ale i kukurydza, prawda, sama to przeciwko bodajże omacnicy prosowiance i szkodnik oczywiście pada, ale także motyle, także inne owady padają od tego BT. Także tutaj szkody może być więcej niż, prawda, no pożytek jest dla firmy nieprawda, niewyobrażalny. Jeśli to 30% światowych prawda, światowych zużycia środków, to jest właśnie ta. No i producent jeden. Teraz jest w Bayerze, jest cicho, prawda, i działają bardzo intensywnie właśnie w Ameryce Południowej. Tam mają no, dużo do powiedzenia, bo jeśli 100% w Argentynie jest upraw, prawda, soi genetycznie modyfikowanej, co nam grozi oczywiście przywiezieniem tej soi do nas ciągle, tej spożywczej i różnych innych roślin. Dlatego, że tutaj, prawda, rozgrywa się sprawa z Mercosurem, to jest taka organizacja w Ameryce Południowej, to jest Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj, z którymi Unia Europejska, właściwie Ursula von der Leyen, podpisała umowę i dała mi 200 milionów euro na dostosowanie się do naszego rolnictwa unijnego, nie ceniąc naszego rolnictwa. Można naszych rolników przecież wesprzeć, a będą, prawda, oni nam żywność przysyłać. Także z Ameryki Południowej tylko chwila, czekajmy, dostaniemy żywność. No, jaką dostaniemy, to właśnie tak będzie. Jeśli nie będą jakieś, prawda, ślad węglowy, a te statki, które mają płynąć, tak, to mamy na miejscu, a będziemy płacić. Ale wynika to z tego, że niemieckie firmy będą swoje przemysłowe produkty wysyłać do, właśnie do tych państw, a do nas będzie płynęła żywność szerokim strumieniem. Jeszcze za to płacimy. To tak, to tyle o tym GMO, a mogłabym długo, ale jeszcze tutaj, prawda, mamy jeszcze mykotoksyny. To są toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów, m.in. Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Ich źródłem mogą być zanieczyszczone produkty żywnościowe. Wpływają negatywnie na nasz układ odpornościowy, układ oddechowy, powodują astmę, inne choroby układu oddechowego, uszkadzają nerki i ośrodkowy układ nerwowy. Występują m.in. w kukurydzy, w orzeszkach, generalnie w orzeszkach to tak no, rzeczywiście dosyć dużo, nasionach bawełny, sorgo, pszenicy, kukurydzy, jęczmieniu, kawie, kakao, orzechach pekan, w migdałach, pistacjach, orzechach laskowych, włoskich, brazylijskich, w ryżu, piwie i winie. Pamiętam, profesor z Instytutu od nas właśnie mówi, że nie ma w mocnych alkoholach. Tak. Nie są wrażliwe na gotowanie, smażenie, pieczenie, destylację i fermentację. Ale mówi w alkoholu na nim, czy nie ma. Mykotoksyny mogą też występować w produktach ekologicznych źle przechowywanych. To Państwo wiecie, jeśli coś mamy, prawda, i nawet ekologicznego, to prawda, jeśli jest zbyt duża wilgotność i za warunki odpowiednie, za ciepło czy za zimno, bo to różnie, prawda, to jakaś pleśń nam się zalęgnie i po prostu mamy gotowy ambaras. Te słoiczki, te dżemiki. No jeszcze tu jeden temat taki, prawda, to są plastikowe opakowania, naczynia, butelki i pojemniki na wodę. To tak w związku ze zdrową żywnością, prawda, no Zachód odchodzi już od tych plastikowych opakowań, a my jeszcze, prawda, tutaj bardzo tak propagujemy, dzieci do szkoły te butelki plastikowe noszą, dobrze się zakręcają, no chociaż ostatnio trochę gorzej. W zetknięciu żywnością narażają nas te pojemniki na bardzo wysokie stężenie ftalanów i innych szkodliwych związków chemicznych. I plastiki niszczą receptory hormonów, powodują zmęczenie, upośledzają pracę mózgu, gromadzą się w organach i wywołują choroby, co wiąże się szczególnie z rakiem prostaty, tarczycy i płuc. Mikro-nanocząsteczki przenikają do krwi również z kosmetyków. I mamy to. I to krąży we krwi, do mózgu i tak dalej. A tygodniowo, tu tak sobie podkreśliłam, zjadany plastik wielkości karty kredytowej. Skąd się bierze zdrowa żywność? No oczywiście to są nasze wybory. To są nasze wybory i my decydujemy, skąd będziemy mieli tą zdrową żywność, czy sami sobie wyhodujemy, tak byłoby najprościej, ale nie każdy ma możliwości. I chciałoby się, żeby w tych naszych sklepach była naprawdę zdrowa żywność, ale niestety w Polsce brak jest instytucji zajmującej się kompleksowo kontrolą bezpieczeństwa żywności. Bo te wyrywkowe, prawda, kontrole to są niewystarczające. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi kontrolę i to, prawda, czy no są instytucje, czy sanepid, prawda, ale to nie w tym zakresie. To potrzebna jest zupełnie inna jednostka, która by się tym zajęła. No i skąd się bierze zdrowa żywność? I powiedzmy sobie, podsumowaniem mojego wykładu jest: konsumencie, radź sobie sam. Czy słuszna? Tak. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość. Są jakieś pytania? W jakim okresie? W ciągu roku. W ciągu roku? Tak, tak. 200 kg? 200 kg. Sama była Teresa, mam na imię i się trochę, musiałam zeprzeć z tym tematem. Więc tak, żeby nie tracić czasu. Może zacznijmy od końca, właśnie to GMO. Czy gdzieś Pani inżynier spotkała taką ręką na sercu zbożem, które nie byłoby GMO? Bo na przykład pszenica, to wydaje mi się, że w większości albo 100% jest GMO. Chyba, że się mylę. Więc jakie zboże najmniej jest GMO? Tutaj na polskim terenie. O, wiesz, tak? Ja wiem, że nie. Glifosat oczywiście tam inne przyjemności. Natomiast mi chodzi na zasadzie negatywny wybór, co jest na niej takie podejrzane i szkodliwe, no. Bez GMO. Ze zbóż. No to raczej tylko, raczej jabłko, może jęczmienia trochę, prawda? Ale pszenica na pewno jest bardzo mocno bezpieczna. To ja tak miałem. I właśnie ostatnio ustawił program. Do mikrofonu. Do mikrofonu prosimy. Ostatnio był program w Radiu Białystok, w którym Pani opowiada, to chyba jeden z cyklicznych programów był, była w Armenii czy w Gruzji i opowiada o tym, że ona jest osobą, która jest uczulona na gluten, ale tam mogła jeść chleb, który jest dostępny w sklepie. Nie miała żadnych konsekwencji. Czyli do czego myśmy doprowadzili u nas właśnie tą pszenicę, to nie wynika, jeśli prawda, te pszenice, powiedzmy sobie, te takie prymitywne odmiany, powiedziałabym prymitywne, one są doskonałe, w które nie było ingerencji, to te pszenice normalnie człowiek może jeść, bo ten gluten jest na innym poziomie w ogóle. I ona właśnie, ja taka zdziwiona byłam, podgłośniłam radio, że właśnie tam mogła sobie jeść normalnie bułki, chleb, pieczywo. Także do czego myśmy dotarli? Ja nawiązując, spotkałam się też z taką oceną, że właśnie osoby z celiakią, nadoraźliwością właśnie na gluten, to zaleca się, tak oczywiście nieformalnie, bo się nie narazi jakimś wielkim przemysłowi, przejść na 2 tygodnie na jakiś tam, powiedzmy, orkisz czy tego typu, żeby było tam bez tego glutenu czy innych tam dodatków. I później te dzieci to jakoś tak wychodzą z tej celiaki dosyć szybko. Tak, tak, ale to tylko po prostu trzeba zmienić na bez dietę, tak jest. Ja mam jeszcze pytanie, bo to jest wbrew pozorom dosyć ważne też składnik w pożywieniu odnośnie olejów. Bo GMO w rzekach jest soja, to już dawno można zapomnieć o tych olejach. Natomiast kwestia chociażby, objawił się temat, ja byłam naiwna, że na przykład olej z oliwek, że jest jakby oryginalny, tak? Ale spadłam na ziemię rażona, że absolutnie, nie wiem tylko w jakim procencie jest fałszowany. Żeby ktoś przynajmniej tyle powiedział, ile w oleju z oliwek, ten powszechnie dostępny jest oliwki, a ile rzepaku, więc chociaż tyle, tak? Więc doszło do tego, że nie kupuję w ogóle oleju z oliwek. I trudno, przeszłam na olej z konopi. Oczywiście, ale to mnie tak mówiło, że płacić wcale nie takie małe, a siemię lniane, olej lniany jest masowo, nawet w sklepach z eko, z Kazachstanu. Więc ja się pytam, czy daleko te pole od semetootryska, czy blisko? Już tak po prostu kąśliwie. Nikt oczywiście mi tego nie powie, nawet z firmy bio, która ten prowadzi do siebie. Tak jest, więc właśnie a taki bardzo ważny składnik, mimo że tam nie trzeba też przesadzać tym olejem roślinnym, bo tam olej się... Tak, jeśli chodzi o fałszowanie produktów, oczywiście my akurat nie mamy na to wpływu. Swego czasu była wielka afera z fałszowaniem win, prawda, włoskich, z fałszowaniem papryki, gdzie dodawano cegłę tarkowaną. Także olej z oliwek jest nagminny, ponieważ jest tak cennym olejem, tak popularnym olejem, że właśnie pokusa jest silna i chętnie jest, prawda, podrabiany. Nie, ja nie słyszałam. Sama korzystam z oleju odzywek, także nie chciałabym mieć świadomości, że właściwie z tego trzeba było zrezygnować. Ale jest dużo produktów, z których po prostu, no niestety, ale świadomie musimy zrezygnować, a z rezerwą przynajmniej. Ewentualnie z jakichś wyjątkowych źródeł, prawda? Tak, no wy już testujące temat produkcja zwierzęca. Bo... Może następny, no, niech ktoś następny. Tak zwany olej lniany jako bardzo dobry i zbijający cholesterol. Niedawno również się pojawił tak zwany olej rydzowy. Nie jest on oczywiście z grzybów typu rydz produkowany. I właśnie chciałabym tak więcej coś na temat tych dwóch olejów się dowiedzieć. To znaczy aż tak dużej wiedzy to ja nie posiadam, tylko mogę wyjaśnić właśnie to, o czym mówiłam, że lepszy rydz niż nic, że ten rydz to jest lnianka. Lnianka to jest roślina podobna do lnu, o mniejszych wymaganiach uprawowych i jest chętnie uprawiana i właśnie na nasiona i tłoczony olej z lnianki. To jest rydz, właśnie rydz. Kiedyś nazywano rydz. To wszystko zależy, wie Pani, gdzie były uprawiane te rośliny, gdzie ten len. Ja tutaj pisząc właśnie, prawda, ten do wykładu, robiąc prezentację, to też się spotkałam, że len jest też genetycznie modyfikowany, co jestem przerażona, muszę przyznać. No właśnie, także no, jak czytamy i oglądamy różne rzeczy, no człowiek chciałby mieć pewność, tak, ale no niestety mamy wybór, ale nie ma pewności. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ja używam, że jest to widziałam, ale nic poza tym nie wiem, tak, jest dobre. No ryż też był genetycznie modyfikowany. Czy ktoś jeszcze? Tak, słucham Pana. Ja bym chciał zapytać o mięso, które się kupuje w Lidlu i w Biedronkach. I to jest bardzo, bardzo popularne. I praktycznie większość osób robi tam zakupy, jeśli chodzi o mięso. I ziemniaki też. Wszystko co tanie. Więc jak Pani do tego się odnosi? Mięso kupuję w Dzienkoniach, a ziemniaki kupuję u Pana Zbyszka, u mnie we wsi. I jajka kupuję u sąsiadki. I ja mam to szczęście właśnie, że taka jest możliwość, bo naprawdę jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, jest skazany. No nam skutecznie, prawda, ograniczono produkcję trzody chlebnej w Polsce, bardzo skutecznie. Jakby celowe działanie, nie wiem, trudno to nazwać, trudno to jakoś wytłumaczyć. Mieliśmy swoje dobre hodowle, rolnicy nawet pojedynczy chętnie, prawda, hodowle prowadzili, 2, 3, można było pojechać do gospodarza, coś tam. To się ogranicza, tego nie ma i tego nie będzie. Także no, mięsa z marketów na pewno nie są tej jakości, jak od prywatnego gospodarza kiedyś się kupowało. Nie to, które pamiętamy z naszego dzieciństwa, schabowy z kością, to pachniało, to się naprawdę smakowało. Ale nie mamy wyboru, po prostu nie mamy wyboru często. Świadomi jesteśmy, ale niestety nie mamy wyboru. Normy nam się tak podnosi, tak jak powiadam, jak weszliśmy do Unii, jak wszystko zrobiło się zdrowsze, nawet te poziomy dopuszczalnej szkodliwości dla dzieci produktów też podniesiono do góry. To tak jak mniej więcej z 5G, gdy, prawda, miało wejść do nas, prawda, te następne G, to Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę. Był jakiś czynnik, prawda, był, prawda, poziom około 7, nie wiem jakie to jednostki były, a podwyższono do 100, żeby może mogły firmy, no tak, dla nas to zdrowsze i nasze Ministerstwo Zdrowia na to wyraziło zgodę. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam tylko taką uwagę, bo zawsze jak jestem na takich wykładach, to mam takie wrażenie, że pani o tym GMO powiedziała i tak dalej i tu ludzie wyjdą z takim przekonaniem, że tak naprawdę to wszystko jest szkodliwe. No tak. No, no właśnie, ale... właśnie. Ale ja na przykład, proszę państwa, nie miałem co od 30 lat i podstawowe prawo ekologii. Następuje kumulacja zanieczyszczeń, im wyższy poziom łańcucha troficznego, czyli im prostsze jedzenie roślinne, na przykład ma jedną dawkę pestycydu, powiedzmy, tak? Ale już mięso na przykład będzie miało 10 razy czegoś tam, bo następuje kumulacja. Do tego mięso ma konserwanty, azotynę, azotany i tak dalej. Na przykład pani mówiła o soi modyfikowanej genetycznie. Tak. Można zastąpić soczewicą czerwoną, gotuje się 15 minut, polecam. Ale to wie pan indywidualnie, tak. Ale jeśli ktoś ma fermę, to niestety skazany jest na, tak jak ten przedstawiam w tym wyniku, mamy zapas po prostu tylko na jednej... Mam taką uwagę, bo nie chciałbym, żeby wszyscy wyszli z takim przekonaniem, że tak naprawdę państwo dalej będziecie jedli to, co jecie do tej pory, bo skoro wszystko jest szkodliwe, nie ma co zmieniać. Tak, ale jeśli pan na przykład soję będzie miał taką genetycznie modyfikowaną, ja polecam czy to dobrze? Soczewicę czerwoną. No właśnie, jest, ale szybciej się gotuje niż soja. Na samej soczewicy się da. Można monodieta? Bardzo wiele rzeczy fajnych robić, no, to znaczy nie, no monodieta, fasola, ale to na przykład dłużej się gotuje chociażby. Soczewica właśnie 15 minut jest ugotowana, można zrobić zupę. No to polecamy państwu soczewicę tak, w takim razie. Czerwoną, ale... nie zieloną, bo zieloną też bardzo długo się gotuje. Jasne. Jest, sprawdzałem, jest polską rośliną, rośnie od wielu lat w Polsce. Soczewica, soja, no nie za bardzo. Ma pani tutaj akurat no nie, z modyfikacją genetyczną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby? Nie, ja nie mięso. Właśnie zastępuję dlatego soczewicą na przykład, tak? Ale białko zwierzęce pan je w ogóle? Nie, no bo nie mięsa. Tak, nie, ryb, nie mięsa. Proszę panią, do 18 roku życia jadło mięso, cały czas chorowałem. Dlatego lepiej się czuję bez mięsa. Temat bardzo prostego pytania. Skąd się bierze zdrowa żywność? Wydaje mi się, że powinien być po tym wszystkim trochę inaczej zadany, skąd się bierze niezdrowa żywność. Bo myśmy cały czas praktycznie mówili o niezdrowej żywności. A zdrowa żywność to się właśnie bierze z poletka pana Zenka, z własnej działki. Proszę? Jeśli nie jest w mieście, właśnie. Także bardzo prosto, z butelki, z tym takim środkiem odkażającym, to też dezynfekuje, oczywiście nie namawiam, ale było powiedziane, że tam nie ma GMO, także może to też jest zdrowe. W rozsądnych ilościach wszystko jest dla ludzi. Także wydaje mi się, że właśnie to pytanie takie proste, skąd się bierze zdrowa żywność, to jest bardzo prosta odpowiedź, tylko niestety my tej niezdrowej żywności mamy 90, pewnie 9% w sklepach i to konsumujemy. Także się odbywa to na zdrowiu naszym, ale i na naszych następnych pokoleniach, bo to się odkłada. Także puentę? No, ja nie wiem, pani Krysiu, jaką puentę. Chyba puentą jest taka, że żywmy się sami, bo po prostu to, co kupujemy w sklepach, to nie jest za zdrowe. No, i dbajmy o siebie. A przede wszystkim czytajmy, co jest napisane i z rozsądkiem używajmy tego co spożywamy. No bo powiem szczerze, po dzisiejszym wykładzie taki trochę człowiek przygnębiony wyjdzie dzisiaj do domu. Jeśli kolacji nie jemy, proponuję z humorem podejść do tego. Także no, wszystko w rozsądnych granicach używajmy. Także myślę, że taka puenta, bo nic mi nie przychodzi mądrzejszego do głowy. Także trzymajmy się w zdrowiu. Życzę Państwu dużo zdrowia, bo teraz niestety szaleją jakieś choróbskie, jakieś covidy się zaczynają nowe i przeziębienia dziwne. Także życzę wszystkim dużo zdrowia. Serdecznie dziękuję Pani Krystynie, Pani prelegent za temat. Tak? Ja chciałam trochę z innej strony powiedzieć, proszę Państwa, tak, wiadomości w telewizji macie negatywne, tutaj przyszliście też negatywne. No i właśnie wszyscy wychodzą ze strachem, a najgorszy jest strach, jak będziecie wiedzieli, że to wszystko Wam szkodzi, tylko będzie szkodziło. Więc trzeba mimo wszystko podejść trochę rozsądnie, że żywność jest taka, jaka jest, nic z tym nie zrobimy, kto może, to idzie do rolnika i kupi, tak? Kto nie może, to nie ma wyjścia, tak? Ale najgorszy jest strach. Jeżeli będziecie naprawdę z takim przekonaniem wiedli wszystko, że ja to zjem i mi to zaszkodzi, ja zachoruję, no to tak będzie. Więc ja tak bym zakończyła, tak? Żeby się nie bać. Trochę optymizmu. Także jeszcze raz dziękuję Pani Krysiu za bardzo ciekawy i kontrowersyjny temat, który wywołał trochę fermentu w nas. No i zapraszam na następne nasze spotkanie, jak mówiłem, 20 listopada na temat sztucznej inteligencji, która też jest wcale nie kontrowersyjna i no, budzi różne emocje. Także no, też pewnie będziemy siadać jakiś radnych. Ostatnio się dowiedziałem, że kilka dni temu otwarto rozgłośnię radiową w Krakowie, która jest tylko prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie ma tam człowieka, który zapowiada program, a już jest sztuczna inteligencja. Przeprowadzono wywiad ze świętej pamięci Panią Szyborską, a na 11 listopada planowany jest wywiad z marszałkiem Piłsudskim. Także do tego to dążę, to nie wiem.